Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 6 cm i wysokości 8 cm. Krawędź podstawy oznaczmy literą A. Ma ona długość 6 cm. Wysokość ma 8 cm. Objętość ostrosłupa obliczamy ze wzoru. V równa się 1/3 pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy to pole kwadratu o boku 6 cm, ponieważ ostrosłup prawidłowy ma w podstawie wielokąt foremny. Prawidłowy czworokątny ma w podstawie kwadrat. Napiszmy więc pole podstawy to pole kwadratu, czyli A do potęgi drugiej. Obliczamy pole podstawy to 6 do potęgi drugiej, 6 razy 6, czyli 36. Możemy obliczyć już objętość. V równa się 1/3 razy pole podstawy, czyli 36. Możemy napisać 36 pierwszych i razy wysokość, czyli 8. Skracamy trójkę i 36. 36 przez 3 to 12. No i pozostaje nam jeszcze wymnożyć 12 razy 8. 8 razy 10, 80. 8 razy 2, 16. Czyli razem mamy 96. A więc objętość naszego ostrosłupa wynosi 96 cm sześciennych. Dziękuję.